Kazimierska skończona? Straciła właśnie ostatnią fuchę w TV. Kiedy poznaliśmy szczegóły przestępczej działalności Dagmary Kazimierskiej, ona usunęła się w cień. Stacje zrezygnowały z emisji programów z jej udziałem. Tym bardziej mógł zaskoczyć odcinek popularnego programu, w którym Kazimierska niedawno się pojawiła. Jak udało się ustalić mediom, i z tą fuchą królowa życia może się już pożegnać? Światło dzienne ujrzały szczegóły przestępczej działalności Dagmary Kazimierskiej. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Dagmara Kazimierska wystąpi w Tańcu z Gwiazdami, nie sądziliśmy, że wywoła to tyle kontrowersji. W praktycznie każdym odcinku wdawała się w potyczkę słowną z jedną z jurorek. Jednak pomimo tego, nadal przechodziła dalej z odcinka na odcinek dzięki wsparciu fanów. W końcu Kazimierska zrezygnowała z udziału w show. Powodem miała być okropna kontuzja. Jednak raptem kilka dni później światło dzienne ujrzało artykuł portalu, dzięki któremu poznaliśmy szczegóły przestępczej działalności królowej życia. Dagmarę Kazimierską nadal można oglądać na jednym z popularnych kanałów. W ostatnim czasie pomimo tego, że wszystkie inne stacje zrezygnowały z emisji programów z Kazimierską, mogliśmy oglądać ją na antenie TV Puls. Kazimierska sama chwaliła się w mediach społecznościowych, że nadal jest gwiazdą programu Lombard. Życie pozostaw. Ciężko w to uwierzyć, że pomimo licznych przewinień, jakakolwiek telewizja chciała jeszcze nawiązać współpracę z królową życia. Portal shownews.pl postanowił skierować specjalne zapytanie do władz TV Puls, nie dostał jednak odpowiedzi. Kazimierska straciła swoją ostatnią fuchę w telewizji. Portal shownews, nie otrzymując odpowiedzi od TV Puls, postanowił następnie skierować zapytanie do firmy, która zajmuje się produkcją serialu Lombard. Życie pod zastaw. Studio A w odpowiedzi zdecydowało się wydać krótkie oświadczenie. Na pewno nie będzie kontynuowana współpraca. Na 100% nie. Odcinki emitowane z Kazimierską, obecnie to zdecydowanie powtórki, a ich emisja nie zależy już od nas, tylko od stacji, odpowiedziała osoba reprezentująca firmę Studio A.